Karta anielska na ten tydzień, czyli magiczne przesłanie od wróżek. Witam serdecznie wszystkich kochanych widzów tu zgromadzonych na moim kanale. Zobaczmy, co przemówią dzisiaj anioły. Jakie rady, wskazówki. Jakie uwagi mają do nas i jakie impulsy dadzą nam do przemyślenia? Proszę Was o komentarze, żebym poczuła Waszą obecność, że nie tylko tu oglądacie, ale wymieniacie się ze mną energią, że piszecie do mnie, tak jak ja do Was przemawiam. I proszę o lajki z kciuczkiem w górę. Proszę wszystkich nowych o subskrypcję. Subskrybuj z dzwoneczkiem u góry mój kanał, a dostaniesz codzienne powiadomienia od YouTube'a o wróżbach moich kolektywnych. Zapraszam do subskrypcji. Oczywiście zapraszam wszystkich również do wróżb indywidualnych. Wróżby indywidualne odbywają się na podstawie Waszych dat urodzenia oraz zdjęć osobistych. Przychodzicie do mnie na wróżby indywidualne z różnymi problemami miłosnymi, pracy, finansów, przeprowadzki, zmiany domu, kupna domu, dzieci, małżeństwa, rozwodu, nowego partnera. Proszę przemyśleć, jakie problemy Was trafią i napiszcie do mnie e-maila. A ja podam Wam warunki wróżb indywidualnych. Mój adres e-mailowy znajdziecie w filmiku, pod filmikiem i w komentarzach. Zapraszam. A teraz wyciągnę dla Państwa kartę anielską. Ta karta już była w tym miesiącu, myślę, no ale wypadła mi jeszcze w tej chwili, jeszcze raz. Dlatego być może jest to bardzo, bardzo ważne przesłanie w tym czasie. Czy przypominacie sobie ten obrazek? Anioła, który tańczy z delfinami w świetle tęczy. Nic na siłę. W niedawnym czasie była właśnie ta karta już. Ale widzieliście Państwo, że wyciągnęłam ją znowu. Czyli nie róbcie nic na siłę. Niezależnie o co chodzi. Czy o związek, o partnera, o małżeństwo, dzieci, o pracę, karierę, finanse. Nie róbcie nic na siłę. Nie zmuszajcie się, nie róbcie sobie i innym presji. Ponieważ wymęczycie się tym i nie otrzymacie stosownych rezultatów. Przestań starać się wszystko kontrolować. A otworzą się przed Tobą wszystkie drzwi. Czyli nadmierna kontrola, kochani. Nadmierna kontrola może opętać, może być uciążliwa dla wszystkich. Więc zostaw tą nadmierną, męczącą kontrolę. Zobaczmy jeszcze raz, przypomnijmy sobie, co ta karta oznacza według autorki Doroty Virtue. Nic na siłę. Przestań starać się wszystko kontrolować. A otworzą się przed Tobą wszystkie drzwi. Delfiny unoszą się na morskich falach z łatwością i wielką radością. Ty też możesz tak płynąć na falach Twojego życia, jeśli się odprężysz i pozwolisz wydarzać się wszystkim rzeczom.
Wyciągnąłeś tę kartę, ponieważ starasz się zrobić coś na siłę. A ukryte głęboko w tobie lęki powodują, że na twojej drodze piętrzą się przeszkody. Daj sobie czas. Wyjdź z domu i zrelaksuj się w otoczeniu natury. Popatrz na całą sytuację z dystansem, a zobaczysz, że to, czego pragniesz, wkrótce się ziści. Dodatkowe znaczenie tej karty. Zrelaksuj się i zachowaj wiarę. Idź się zabawić. Nawiąż kontakt z delfinami. Weź kąpiel z dodatkiem soli morskiej. Idź popływać. Nie trzymaj się kurczowo swoich decyzji. Jeśli poczuliście któryś z tych przekazów, to znaczy, że rezonuje on właśnie z wami. Także kochani, przemyślcie, proszę, te impulsy i przemyślcie, dlaczego jeszcze raz wyciągnęłam tę kartę. Teraz trzy klucze anielskie jako porady, klucze do rozwiązania problemu. To jest seria Anielskie Klucze. Otwórz drzwi do swojego serca. Bądź kreatywny. Czyli kreatywność, talenty, nowe pomysły, nowe projekty. To jest to, czym trzeba się zająć i nie kontrolować wszystkiego i wszystkich. Ponieważ tym blokujecie się, wchodzicie na niższe energie. Proszę jeszcze o dwie wskazówki. Proszę o dwie wskazówki. Znajdź swoje miejsce w życiu. Być może się błąkasz, wahasz, nie wiesz, czego chcesz, nie wiesz, gdzie masz mieszkać, gdzie masz żyć, gdzie masz wyjechać, przeprowadzić się, jaką masz mieć pracę. Być może jesteś niepewna wszystkiego. Znajdź swoje miejsce w życiu i bądź szczęśliwa. Dziel się swoją radością. Czyli dziel się z innymi swoją radością, swoimi pozytywnymi sprawami. Jeszcze wyciągnę do tego kartę energetyczną na ten tydzień. Orakel energetyczny. I zobaczymy, kochani, jakie energie ważne są w tym tygodniu, na co należy zwrócić energetycznie uwagę. Dziękuję. The Thinking Woman, czyli myśląca kobieta. Przemyślcie wszystko, znajdźcie swoje miejsce w życiu, cieszcie się z wszystkiego, dzielcie się pięknymi radościami, pięknymi momentami z innymi. Bądźcie kreatywne, kreatywni. Myśląca kobieta, która przemyśli jeszcze raz z dystansem, czego chce, gdzie chce żyć, gdzie chce mieszkać, co chce robić, z kim chce żyć. Myśląca kobieta myśli roztropnie, rozsądnie, czego tak naprawdę w życiu chce, co jest dla niej ważne, istotne, najważniejsze. Myśląca kobieta mówi wam o tym, by w tym tygodniu szczególnie mieć czas na przemyślenie różnych spraw, nowych celów, nowych idei, nowych projektów. Taka jest ważna karta energetyczna na ten tydzień. Także zapraszam was do przemyślenia swoich spraw, do radowania się, do dzielenia się tymi
radostkami z innymi. Życzę Wam pięknego tygodnia i pamiętajcie, nic na siłę. Do usłyszenia już wkrótce.